Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Clash Royale. Dzisiaj sobie zagramy tym deckiem. To stworzył dla mnie widz, a dokładnie Chappers. Tutaj zobaczcie, ja sobie to skopiuję, tam już jest skopiowane. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Powiem wam, że jakoś nie są to moje ulubione karty. Znaczy może niektóre, ale nie takim połączeniem. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierw jakoś na spokojnie tutaj zacząć. Właśnie kwestia, jak się gra, tak? Jak się gra tymi kartami, bo to o to chodzi. O, ale nie trafił. No i to zależy, jaki gracz się trafi, bo może być. Dobra, tutaj widzę, że troszkę mu tu osłabię, dobra. Szybko, szybko wybucha. Ajej, o, jeszcze złapałem, pięknie. No i dobra. Teraz puśćmy. Może nie tam od razu, bo zaraz padnie. Tutaj puśćmy, niech sobie na spokojnie. Może puśćmy teraz to na obronę. Tylko właśnie. Nie za bardzo to zrobiłem dobrze. Bez sensu, jak mnie to nawet nie atakuje. Znaczy tu widać, że jakiś słabszy gracz jest, mi się wydaje. Bo na 10 arenie powinno być trochę ciężej. Dobra, puścimy tu balona zaraz. No bo nie mam za bardzo co i tak. Nie, no tu będzie już wygrana 100%. Zagramy jeszcze jeden, bo tutaj mi się wydaje, że trochę ten słabszy gracz jest. Dobra. Złota skrzynia, dobra. Lecimy jeszcze jedną rundę i zobaczymy. No to mi się wydaje, że taki słabszy gracz był. Też zależy, jak to się trafi. No to nie mamy wpływu. Dobra, tutaj też spokojnie sobie Wizarda. Puśćmy sobie balona na tą stronę. To mnie zaraz. No właśnie. Tak myślałem, że coś puści. Ale dobra, bomba tam zleci. Ajej. Odejść ode mnie. Dobra, tu widzę, że już będzie trochę ciężej. No ale spróbujemy to wygrać. Tam Wizard sobie Ice obija. Tutaj mamy grupkę, sobie weźmiemy. Ajajajajaj. Tu. Co tu mam puścić? Zapa weźmy, ale zapy słabe. Nic prawie nie zrobił. No bo mnie tu dobija już. No i widzicie, tutaj już jest mocniejszy gracz. Znaczy bardziej myśli, to na pewno. Nie jest jakiś może mega mocniejszy. W sumie tamten to bardzo się nie ten. To ich zastopować to jest ciężko, powiem wam, ale dobra. Poczekam, niech mi się tutaj załaduje. Puśćmy tutaj goblina giganta. Teraz zrobimy tak. Tak, i tym sobie zaatakujemy, co mi tutaj wyleci. Znów nie trafię. Został to. Nie, nie,
jest zły deck, ale powiem wam, że no trzeba wiedzieć jak grać. O, teraz trafił. Dobra, doleci, doleci. Idzie wielkolud. Nie, 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 nie. Ale to zrobił. No niestety. Walczyłem do końca, no ale nie miałem co zrobić. Mam nadzieję... Znaczy myślę, że dobre ruchy robiłem. Dobra, zagramy trzeci decydujący. Czy ten deck się sprawdzi? Na pewno nim nie będę grał, bo ja mam inne typy. Innymi kartami potrafię grać. No i lubię, tak? Dobra, tutaj Bombayer. Puśćmy sobie tego. Jak oni zaczną atakować, puścimy... A, od razu zgasili ich. Dobra, może Wizardów niech. Ja lubię Wizardów. Wizardami grać. Tylko też muszą mieć odpowiednich, można powiedzieć, obrońców, tak? Żeby oni byli za nimi i atakowali. Dobra, tutaj nie ma co się tak... Nie mogę, nie mam co, muszę balona puścić. I Wizarda. No bo co? Nie trafił. Dawaj, dawaj, gasie. Dobra, ładnie się kną, raz. Chociaż raz. Dobra, tutaj na razie poczekamy sobie. Sobie obija. Dobra, puśćmy tego tutaj. Musimy to opuścić. Musimy się Wizard załadować. Ojejku, to będzie. Dobra, niech mi się ładuje. Szybko, szybko, dawaj. I ten weźmiemy. Dawaj, dawaj. Trzeba, dobra, pięknie. Ajajaj, osłabili mi za bardzo. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym deku sądzicie. Możecie nawet mi jakiś stworzyć, to jest wyklanie. I po prostu... A, mogę na tamtą wieżę. Nie pomyślałem. I po prostu nim sobie zagram na odcinku. Dobra, teraz zrobię tak. Ajajaj. Właśnie to jest to. Dobra, pięknie, pięknie. Bomber balona nie sięga, znaczy ślepy jest, nie widzi. Także jest... Nie, nie. Dobra, lecimy z tym, co mamy. Nie będę rzucał Wizarda, wezmę sobie tego. Jest. No to wyszło, wyszło, udało się. No to powiem wam, że no nie jest zły deck, tak jak mówiłem, no ale trzeba, no... Trzeba wiedzieć, jak grać nim, no i to, żeby fajnie się grało. Także widzicie, jak to wygląda. Także możecie dołączyć do mojego klubu Koksy Mateo przez 3O. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym deku. Możecie mi jakiś stworzyć, ja sobie zagram je na odcinku, jak będzie ciekawy. I tak będę sobie po prostu sprawdzał. Także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę i subika i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!